Jak patrzysz na człowieka, który zewnętrznie patrząc, żyje daleko od Boga, nie jest związany z Kościołem, nie chodzi do Kościoła, obiektywnie robi coś złego, prowadzi jakieś złe życie. Warto tak pomyśleć. Jak patrzysz na takiego człowieka? Może go tak przekreślasz, odsuwasz na bok, na margines. Może w ogóle myślisz, że to jest ktoś gorszy, potępiasz nawet. Może tylko oceniająco. A jak Bóg patrzy? No właśnie, Bóg ciągle wierzy w tego człowieka. To nie, żeby kogoś teraz uświęcić, ktoś leży, absolutnie nie w tym kierunku, bo Jezus mówi, nazywając ich też po imieniu, ale widzi w nich perspektywę życia. I upomina dzisiaj każdego z nas, każdego, kto słucha Słowa Bożego. Nierządnicy i celnicy przed wami wchodzą do Królestwa Bożego. Mówi o tych dwóch synach przypowieść. Jeden, że kiedy mu ojciec mówi, żeby poszedł pracować do winnicy, od razu odpowiada: tak, pójdę, a nie poszedł. Tak jest często z nami. Mówimy Bogu tak, chodząc do Kościoła, słuchając Słowa Bożego, tak, ale często nie wypełniamy tego, nie żyjemy tym. A ten drugi nie. Nie pójdę, ale opamiętał się, jak słyszymy w Ewangelii, i poszedł. Nawrócenie jest możliwe dla każdego człowieka, ale często Bóg, dając komuś łaskę nawrócenia, właśnie chce posłużyć się tobą. Ty możesz być tym narzędziem, które pomaga się komuś nawrócić. Takie wezwanie dzisiaj dla każdego z nas. Najpierw osobiście, rzeczywiście swoim życiem mówić Bogu tak, ale później być takim wydłużeniem Boga i pomagać innym do Niego powracać. Kochać, a nie oceniać. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie oceniajcie, nie będziecie ocenieni. Kochajcie. Chcemy być kochani przez Boga, to też kochajmy. Takie wezwanie na dzisiaj do miłosierdzia, którego my potrzebujemy, ale też drugi człowiek, ten, który jest obok nas.